wózkach Polaków na Sybir. Dziękuję wam za to, że ta pamięć cały czas pozostaje w nas, w naszym narodzie. Jak powiedział Jan Paweł II, bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów. Taką bolesną prawdą, dla której musimy znaleźć słowa, by o niej mówić i o niej nie zapominać, jest prawda o Sybirze.